Proszę Państwa, Radio Conchita nadaje dzisiaj 31 już października, a jutro wszyscy rzucą się na te groby. Właśnie mówi Rysiowi, że sprzedają bilety tam przy Parku Saskim. Jakie oni tam te bilety sprzedają przy Parku Saskim? Jakie oni tam te bilety sprzedają przy Parku Saskim? No, przecież wiadomo, na te hieny cmentarne. I bezpośrednio Rysio mówi, że pojadą na groby, bo przecież Rysio sam, jako ten specjalista, on mówi, że ma wszędzie być, nie tylko na Wólce, ale i tu, i tam, i poza Warszawą, wszędzie ma, poumierali mu. Także proszę Państwa, przecież wszyscy umierają, nawet my mamy umrzeć. Proszę Państwa, dzieci na przykład w wieku 17-18 lat boleją nad tym, że dlaczego człowiek tak umiera, prawda? Dzieci boleją nad tym, dlaczego człowiek tak umiera. I ja też, jak jeszcze, no ile mi się miało, 17 lat, 18, tak, to wtedy, proszę Państwa, matka moja zaprosiła Świadków Jehowy. I ja do tej pory zastanawiam się, dlaczego matka zaprosiła do naszego domu Świadków Jehowy, którym przecież ciasto upiekła, ciasto było, herbata, kawa, jak to zwykle. Może jeszcze kawy to tam w Anglo-Ameryce Białystok nie pili wtedy, kiedy ci świadkowie, bo to kawa też niby niezdrowa, no ale pomińmy ten temat, bo to nie jest najistotniejsze. Królestwo Boże, a przecież wiadomo właśnie, że nie jest to pokarm, że nie jest to napój. Ale wtedy, kiedy przychodzili za pierwszym razem, to i w pokoju się spotykałyśmy, i w kuchni, i pamiętam tak, na kaloryferach w kuchni leżało, przebudźcie się, znaczy może i na stole, nie wiem, bo tam jakoś było cieplutko, że można było usiąść i poczytać o Dolomicie, czyli taki lek, który był puszczony w obieg w Niemczech i doprowadził do katastrofy, śmierci. Także niebezpieczny lek, niebezpieczne rzeczy, rzeczy, które są dopuszczane w świecie jakby cywilizowanym w dalszym ciągu. A wiecie Państwo, co mnie zatkało w ogóle? Tak w internecie przeglądałem wieczorem, to było 30 października, no ileście godzin temu, że ten samolot w USA, który w ogromne lotnisko uderzył, to wcale nie był samolot. To ja już mówię, nie wiem, to już tak można oszukać, i domy workami poprzykrywane, że po prostu no nas nie ma teraz tam w Anglo-Ameryce Białystok, nie ma, no to więc, proszę Państwa, ja się nad tym nie zastanawiam, bo jak oni podają wiadomości w radiu, w telewizji, no to ja przecież jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam, w sensie jakim? Nie lekceważenia, tylko że skoro my jako święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, jako święci i świadkowie Jehowy, proszę Państwa, korzystamy ze świata złego, diablego, nie w pełni. Co to znaczy, że nie w pełni? To znaczy, że nie na chama, nie na sioś, tak krowie na rowie, jak to ta sytuacja lipska mówiła, krowie na rowie. Ja mówię, no to rzeczywiście masz ogromne i wielkie doświadczenia ze wsią, bo ja to nie mam zielonego pojęcia, co tam na tej wsi dzieje się. Siostry Siedleckie wzięły mnie, wywiozły gdzieś tam 40 km od Anglo-Ameryki Białystok, no to przecież byłyśmy na żniwach, no dobrych parę dni. Także pierwszy dzień, no to ja tylko dlatego, żeśmy się strasznie lubili, jak w jednej rodzinie. Siostry Siedleckie, tam 4-5 sióstr, i one, większość miała takie piękne ząbki. No dobrze, proszę Państwa, właśnie krowę przyprowadzam z pola, bo to przecież deszcz, burza i grzmoty jeszcze, nie wiem, co by tam mogło być, bo tam łańcuch jest taki metalowy, prawda? No i krówka posłuszna, fajna ta krówka, zabrana, proszę Państwa, jest z pola, ona jest nauczona, że, proszę Państwa, pójdzie pod dach, jak będzie lało, jak będzie wiało, będzie padało. Także, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Conchita,
Barbie Baby Langstrom Extra. Patrzę się, a ulicą idzie jakiś facet. Wyszedł z tego wozu, podobny do Zbynia, ale już półtora raza grubszy. Tu zagląda w prawo, w lewo. Tak, tu jest budowa, tam jest budowa, że sami ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, gdzie jest co i jak. No, no, no. Radio Conchita. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Państwo widzą podobne wizualizacje, czy kawałek podobnych wizualizacji, bo to jest, wiecie Państwo, nagrywanie nowoczesne, nowoczesne filmy. No idzie człowiek do faceta tego, który okazał się kierowcą, a on od niego ucieka, bo wcześniej dowiedział się, że właśnie ma skręcać. Zaraz, zaraz, zaraz. Chyba gdzieś tam. No i niech spieprza. Tak, tam pojechał, tak, czyli nie tu. No, ju, ludzie, ju, bo to słowo ju, chciało mi wyjść. Judasz. Ludzie są jak Judasze. Ludzie są, proszę Państwa, jak Judasze. Czyli jak tam mu dobrze, to on już tutaj się nie pyta dobrze, to inżynierek nasz kochany postoi tam na ulicy i może jednak tu, ale jednak nie tu, tam wróci inżynierek. Dobrze, proszę Państwa, słońce świeci, ale pogoda w taki ziom. A jednak tu jedzie, zobacz, no. Przerwa, cisza. Także proszę Państwa, słońce świeci, będzie bardzo piękne święto. To, co Polska musi walczyć o uduchowienie, wiecie Państwo, ale jak to może być bez Ewangelii uduchowienie? W jakim sensie może być uduchowienie? Jeżeli jeden jednego oszukuje, drugi drugiego okłamuje, trzeci trzeciego zwodzi. Także no, gdzie tutaj jest to uduchowienie? Na jakiej bazie? Na jakiej podstawie? Czego podstawie, skoro Ewangelia nie? Te wszystkie, proszę Państwa, jak to mówią w piosence. No, ja tego nie wymyśliłam, proszę Państwa. Wszystkie artystki to prostytutki. Takie są treści słów, proszę Państwa. Jesteśmy naszpikowani jakimiś takimi, ja to nawet może nie ze względu na słowa, ale te słowa to one pasują do muzyki, której nie ma, bo to jeżeli ma być to muzyka żydowska, taka od końca. Myśmy z Mareczkiem wczoraj, przedwczoraj nasłuchały się, ja nie wiem, na zasadzie cierpiętnictwa, przymusu z radia Tok FM, tych takich turnała piosenek i temu podobnych, innych jeszcze piosenek, bez melodii, słowa obrzydliwe, proszę Państwa, jakby deszcz z rynny kapał ci na głowę. I takie wrażenie, proszę Państwa, te piosenki robią spustoszenie w umyśle człowieka. To nie wiem, czy nie lepiej jest poczytać Ewangelię. Otóż, proszę bardzo, Jadzia Grabowska przyniosła Nowy Testament, przynajmniej, jak to mówią katolicy, bo to są chrześcijańskie pisma greckie, mówimy. Chrześcijańskie pisma greckie. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem, zobaczmy. Jest zaraz dziewiąta. Zapraszam naszej dzisiejszej katechezy nad tym pytaniem. Justyn dowodził, że tekst z Księgi Wyjścia, tekst
jeden na części pierwszego. Justyn, będziemy zastanawiać się, co Justyn, czego dowodził na temat księgi wyjścia. O charakterze bałwochwalczym. Natomiast zakaz czynienia wszelkich wizerunków nie istnieje w Biblii. To święty Justyn. Jak to nie istnieje w Biblii? A drugie przykazanie to, jak usunęliście, to może i nie istnieje, ale przecież cały czas jest. Spójrzmy chociażby pierwsza księga królewska, 7 rozdział 25 werset. Mówi o figurach 12 wołów w świątyni Pana. Pan Bóg nakazał uczynienie węża miedzianego na pustyni. Arka przymierza. Oni ciągle myślą, że to jest na wieki wieków, amen, że to nawet może i teraz w XX, proszę Państwa, pierwszym wieku ten wąż miałby coś znaczyć. Drugie przykazanie jest, nie będziesz czynił obrazu rytego według swojego i własnego widzimisię, to co ludzie by chcieli zrobić. Mojżesza uwielbić. Dlaczego ciało Mojżesza zginęło? Bo oni chcieli zrobić kult. Ciała Mojżesza. A to, co Pan Bóg kazał zrobić, to Pan Bóg kazał zrobić. Pan Bóg jeszcze kazał też i zabijać, proszę Państwa, jak oni do ziemi obiecanej przychodzili. Różne były historie, że nawet na Ochocie, jak myśmy głosiły, to ludzie zastanawiali się, dlaczego Bóg kazał zabijać też i dzieci? Konkretne pytanie. No to siostra dała przykład żmij, że jak żmija się pani rozmnoży i ma małe dzieci, to pani co? Te małe dzieci zostawi? Te żmijątka? A te żmije wielką pani ukatrupi? No to przecież oczywiście, że wszystkie żmije, ona powiedziała, że ukatrupi. Także proszę Państwa, przykład węża, czy innych rzeczy, które były, bo u nas ten temat bardzo jest dokładnie rozpracowany w świątyni, chodzi o świątynię, to kazał uczynić Bóg. Jeżeli uczynić coś kazał Bóg, to wiadomo, że to jest święte. Tu nie można mieszać z tymi obrazami, które czyni Kościół katolicki, i tych obrazów ma mnóstwo, z jakimś miedzianym wężem, bo proszę Państwa, te rzeczy, które oni robili, mówię, że na jak, ja sugeruję dopiero, mówię, że na jakiś czas, mówię, że nie na wieki wieków, amen, bo Żydzi też myśleli, że jak Bóg Jahwe wybrał naród izraelski, to wybrał ich na wieki wieków, amen. I oni bez względu na to, co by nie robili, no to oni będą święci, mogą to robić, bo Bóg ich wybrał. Wcale nieprawda, że Bóg wybrał ich na wieki wieków, amen, bo Bóg wybrał ich tylko na krótko, tak samo i tego węża na krótko. To były pewne symbole, które w danym momencie im pomagały, czy to, że manna, mieli przetrwać i tu chodziło też o wiarę, zaufanie, że w danym czasie, w danym momencie Bóg Jahwe daje, zaopatruje się narodem izraelskim, opiekuje. O to tu chodzi, a nie o to, że już mam na wieki wieków amen do worków poskładała dziaduba, prawda? Proszę Państwa, o workach mówimy, o workach, że ludzie wkładają do worków. Dobrze robią. Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, powiedzieli do mnie, uczyń nam Boga, który by szedł przed nami. Przecież wiadomo, że Baal, Moloch i te to bezpośrednio są bogowie, ale w bałwochwalstwo nie musisz wpaść przez jakiegoś Boga, tylko przez jakąś drobnostkę, jakieś coś, co będziesz w domu stawiać i będziesz kłaniał się temu, jak 70 starców. Będę dalej mówić, ale posłuchajmy. Prawdopodobnie utożsamianym z egipskim Apisem. Ów cielec nie był pomocą modlitewną, pomocą, lecz rzeczą niezbędną do składania ofiary i modlitwy. Ale chyba poganom ten Apis, no mów konkretnie, no. Traktuje posąg czy rzeźbę. W ogóle pomoc, jako swoje bóstwo, jaka ci pomoc potrzebna? Wizerunek? Pomoc? Wyobrażenie. Absolutnie nie. Wyobrażenie? Uważna lektura Starego Testamentu. Nie ma Starego Testamentu, są pisma hebrajskie, bo to są podziały w mafii żydowsko-katolickiej i tam, gdzie są podziały, to Biblia mówi, że dom podzielony się nie ostoi. Jednocześnie. Tutaj ja mam praktykę 40 lat głoszenia, ja jeszcze w dalszym ciągu głoszę, bo przecież
mówię, że Dziunia przyniosła chrześcijańskie pisma greckie, bo przecież nie powiem Nowy Testament, no bo po co to dzielić na nowy i na stary, bo oni się podzielili, proszę Państwa, też na mądrych i głupich, dalej się podzielili jeszcze głębiej, dalej się podzielili jeszcze głębiej, bo to kłamstwu nie ma końca, wiecie Państwo, jak to diabeł teraz jako ta robaczyca, jako pajęczyca. Sam Pan Bóg polecił też Mojżeszowi wykonanie objął to wszystko, pajęczyca, objął to wszystko swoimi szponami. Że Biblia mówi wprost, że świat jest diabła. Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, a Bogiem tego świata jest diabeł. Jednak Bogiem, nawet małą literą napisane, czy to nie jest aż tak bardzo wymowne? Ograniczył Boga jedynie do takich znaków. Człowiek nie ograniczył, tylko człowiek wyrzucił Boga Jahwe. Wprowadzając bałwochwalstwo, człowiek wyrzucił Boga Jahwe. No gdzie teraz masz Jahwe? Nie ma. Ludzie czasem jak usłyszą, tak diabeł ich zrobił, po żydowsku na drugą stronę, wywlókł, że jak usłyszą Jahwe, no to mówią Jehowici. Jak usłyszał Jehowa, i jeszcze gorzej. Także proszę Państwa, że Jehowici, że jakieś coś, Jehowy, ja mówię, może lud Jehowy, bo to się też jeszcze w języku polskim to przez przypadki odmienia. Proszę Państwa, co my tu mówimy? Bóg wyrzucony za burtę. Nawet ksiądz Rydzyk mówił, nie wyrzucajcie Boga za burtę. Ulegali wpływom ludów ościennych, ludów pogańskich. Stąd też ta troska Pana Boga o Izraelitów, o ich kult, o zawarte przymierze. Czy zatem z tego wynika, że można sobie Boga przedstawić za pomocą obrazów? Jak najbardziej tak. Bo on sam za ich pomocą się objawia. Nie dlatego oczywiście, że obrazy są właściwe dla Pana Boga, ale dlatego, że człowiek nie jest w stanie poznać Boga bez użycia obrazów. Ojej, obrazy malowane nie są w gruncie rzeczy niczym innym niż słowa czy pojęcia, które coś nam obrazują. Proszę Państwa, to za wszelką cenę obraz, usprawiedliwiać bałwochwalstwo, to naprawdę są jedynie znakami, nie o to chyba chodzi. Które odsłaniają i które odsyłają do rzeczywistości znajdującej się poza nimi. Wszystko zależy zatem nie od materialnego uczynienia sobie obrazu Boga czy pojęcia obrazującego Pana Boga, ale od tego, jaka jest nasza postawa wobec owych obrazów. Może bałwochwalstwo. Jeżeli jesteśmy świadomi, że obrazy te nie zawierają w sobie samych Boga, czyli że obraz... Ja mówię, że Boga nie muszą zawierać. Wystarczy, że zwodzenia forma pośrednia może być. Cokolwiek. Obrazy to są absolutnie jak najbardziej potrzebne. Przecież na murach Watykanu, na budynku są różne napisy. Saturn bogów rzymskich. Sytuacja całe mnóstwo. Dla nawet oni bezpośrednio. Ale mówię, że forma pośrednia jest zwodnicza i człowieka wciągnie to w bałwochwalstwo. Przecież diabeł nie zwodzi od razu Bogiem Bóg obcym i pogańskim. Szatan, diabeł, co powiedział do Ewy? Pytanie zadał. A czy to prawda, czy to nieprawda? W liście do Kolosan czytamy, że Bóg wam zakazał, że jak ktoś was w czymś ograniczył, to znaczy, że ten Bóg chciał was oszukać. Coś to... No i tak Kościoła katolickiego stwierdza, wzbudziło to w umyśle Ewy. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Obrazy są bałwochwalstwem i one ściągną nieszczęście na wszystkie kościoły. Dlaczego? Dlatego, że już od dawna wszyscy i tak wiedzą, że to jest bałwochwalstwo, a jeszcze to będzie udowodnione dla formalności. Przybite gwoździem.
że to jest bałwochwalstwo i że w ogóle religie w świecie, teraz jest wojna, zaznaczam, wojna pomiędzy religiami, bo to jak nie wewnątrz poszczególny członek na przykład Kościoła katolickiego chce być świętszy od papieża, to te religie między sobą też walczą i podkopują sobie fundamenty, obgadując się, oplotkowywując się. I to doprowadzi do katastrofy też, no bo skoro one są podzielone, to znaczy, że te religie są nic nie warte. I z optymalnego punktu widzenia na to wszystko się patrząc, co powie Jahwe? Puści to wszystko, że królowie ziemi przyjdą, zniszczą religię i to było już dawno temu. Co było już dawno temu w takiej miniaturze starożytnego wielkiego Babilonu, no wielki Babilon, a miniatura, że było to dawno, że przecież wiadomo, miasta, państwa były wielkie, no ale teraz są takie miasta, żeby tak zbudować mur dookoła miasta, to ile by to trzeba było betonu, żelastwa, straż, prawda? Natomiast Babilon wielki i tak był, ten starożytny Babilon i tak był, proszę państwa, wielki, ale wystarczyło upić strażników pewną noc, żeby wpuścili nieprzyjaciół wojska. Nie trzeba było konia trojańskiego, bo to wszystko w historii już było. Nie trzeba było nic, po prostu byli upici. Tak, do tej wódki, państwo zobaczą, do tej wódki, tu też Kościół katolicki niby zabrania, niby zakazuje, a przecież nawet, no ile to razy ksiądz uskarżał się, że piją wódkę na imieniny, na urodziny, na wierzmowanie, na komunię, na chrzest, co też w czasie chrztu, wierzmowania, imienin, komunii. Chociażby różaniec, który nosimy przy sobie. Nie wolno, nie wolno chlać wódki, ale oni chleją też i piwo. I proszę państwa, co jeszcze za tym idzie? Jaka jest rozpusta, rozpasanie? Jacy są ludzie? Rzeczywistość. A jak krzyczą, a jaka forma wymowy? A karba, karba. O Maryjo! Daj spokój, to jest coś okropnego, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. To KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy radio Conchita, nasze radio Conchita nadaje. Chyba proszę, bo Tamara, żelaju sibirska. No tak, żelaju, ja to po rosyjsku zacząłem. Żelaju się хорошо, żelaju się хорошо, sibirska wadarowia, kawkaska wadalgalicja. I dlatego, proszę państwa, ponieważ kościoły nie pełnią roli no czystego wielbienia, bo jakieś tam uduchowienie jest, ja często też zapraszam nawet i na mszę, jako ta żona, proszę państwa, Konstantyna Wielkiego, który w 325 roku zjednoczył wszystkie te religie. Z boskim przykazaniem. To ja jako ta żona Konstantyna Wielkiego mówię, co za mę do kupy na glanc, co za mę do kupy na glanc, co za mę do kupy na glanc. I już. Co za mę do kupy na glanc, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM, Eurokoncita Barbie, Baby Langström Extra. Ale że w ogóle to KFM, Eurokoncita Barbie, Baby Langström Extra. Ale że w ogóle to KFM, Eurokoncita Barbie, Baby Langström Extra. Także buziaczki. I że proszę jeść kaszki. Że teologowie i pisarze kościoła stanęli przed koniecznością uporządkowania i utrzymania porządkowania kościoła. Bo on tutaj zaczął mówić zaczynał od jakiegoś pisarza. Pisarza kościelnego. Nie do niego, a do przedstawionej osoby. Ci pisarze upiększali, bajek dodawali, symboli dodawali, krzyża dodawali. Przecież też i Kowadis też tam jest krzyż. A przecież na nasze śpiewaczki operowe dostawa jedzie DHL. Proszę państwa, śpiewaczki operowe to od nas, od Świadków Jehowy, to i w Tosce,
którą nie mogły być z krzyżem śpiewać i tutaj też nie mogły z krzyżem śpiewać. To znaczy one same wiedziały, że one nie będą śpiewały z krzyżem. One same wiedziały bez krzyża. I proszę Państwa, to w czasie takim, ja wiem, czy ten Kościół katolicki miał silny wpływ, wielki, raczej nie, ale dewocja w Polsce jest. I na przykład jakby się tak ktoś dowiedział, no to by też za gardło mogły chwycić dewotki naszą siostrę. Tam parę osób z Teatru Wielkiego, no to przecież Świadkowie Jehowy. I rzeczywiście kwestia, ale piękna scenografia, piękna reżyseria własnego pomysłu, że nie musi być wszędzie krzyż, bo on nawet nie pasuje, proszę Państwa, nie musi być wszędzie krzyż. Tutaj też na Podkarpińskiej 2 widzą Państwo piękny film, krótki taki, kultowy, przez krzyż z lewej strony, prawda, z ujęciem. My nie omijamy krzyża za wszelką cenę, tylko czasem, jeszcze mając tę świadomość, że pochodzi z pogaństwa, on po prostu przeszkadza. I to tak szczerze mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A ponieważ usłyszałyśmy od samego rana, że tu niektórzy mówią, że Jezus jakieś słowo zostawił. Jezus nic do Ojca kazał się modlić swojego, bo oni tak lubią podzielić coś, zmielić. Nie ma. Salcesony mazowieckie muszą zacząć czytać Pismo Święte. Salcesony polskie muszą zacząć czytać Pismo Święte. I nie ma dwóch zdań, proszę Państwa. Nie święci jacyś tam, jak Jan Dobraczyński, proszę Państwa, no, bardzo pięknie opisywał, że to można byłoby się zaczytać. No ale jeżeli ludzie nie czytają Pisma Świętego, a będą czytać tylko Dobraczyńskiego, to też daleko zajdą. Nie w tę stronę. I wtedy już za późno będzie, proszę Państwa, się cofnąć. Za późno będzie, proszę Państwa, się wrócić, gdy nadaje nasze radio. O, ale że w ogóle to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Dlatego proszę tu na to zwrócić uwagę. Mamy pokaz. Pan Bóg w pierwszym przykazaniu. Pokaz mimu, śpiewu, tańca w naszym kanale, proszę Państwa. Elhof Art 2000, Blue Art 2000, Elhof, youtube.com, Elhof, youtube.com, Elka Wiercielka, youtube.com, Elka Pierdzielka, youtube.com. W tym całym, proszę Państwa, spektaklu konsolidacyjnym kanałów edukacyjnych Witeklandia, El Mercedes, youtube.com. Proszę Państwa, Ela Knor, youtube.com. El Mercedes Google Plus. Na Google Plus Ela Hofland. Ela Hoflandia. Elodrama. Melodrama. Melodrama. Melodramato. Daily Motion. Jest El Mercedes. Serce Bóg zapłać za... Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Zapraszam do... Także proszę Państwa, piękne rzeczy u nas są, piękne rzeczy, słońce świeci. Widzieliście? Z Polski północnej 56, 655, 23, 55, z Polski południowej 56, 655, 23, 56. Numer w naszej rodzinie 536 600. 100, czyli od góry, proszę Państwa, cztery adresy e-mailowe. Państwu tylko przypomnę to, co żeście Państwo widzieli. 58, 56, nie za wszelką 65, cenę, 23, nie na chama, nie na siłę, 43, nie w największych 56, od razu rozdzielczościach. 60, pierwszy adres 6, e-mailowy. Artelhof 2000 @gazeta.pl. Drugi adres e-mailowy. Elhofart 2000 @gmail.com. Trzeci adres e-mailowy. Elahof 1234 @gazeta.pl. Czwarty adres e-mailowy. mimelis.co.unltd@wp.pl. Także to nie jest łatwy adres e-mailowy. Nawet Mareczek powiedział, że to jest niepotrzebnie ciężki adres e-mailowy. Sobie ta Ela wymyśliła. No ale Mareczek nie jest Ela i ona ma swój mózg. No. Już. Także proszę Państwa, oglądaj nasze występy w internecie. Nasze, wasze, ich, bo my
pokazujemy, proszę Państwa, występy różnych osób, prawda? Jak Państwo zdążyliście zauważyć, my czasem też, jak ja rozmawiam z kimś na temat Pisma Świętego, ja jestem moderatorem, prawda? Moderatorką. Ja mobilizuję, bo ktoś mówi tak, och, jakie to ciekawe to, co ja mówię, i jemu się rozkręcają usta, czyli rozkręcam mu usta. Jestem moderatorką, czyli oglądaj nasze, wasze, ich występy w internecie, że naprawdę warto. Tutaj ta rozpiska ma to do powiedzenia. Występy można oglądać w internecie w czterech kanałach, w wielu kanałach. Na czterech kanałach internetowych chodziło o to, że tutaj ta kultura do Warszawy przybyła z czterech stron świata. Czyli, że proszę Państwa, Elka Wiercielka, proszę Państwa, od zachodu, Cinderella od północy, Elka Pierdzielka od wschodu i Wiesiolandia od północy. Tu o to chodziło, że ta kultura miała napływać z czterech stron, proszę Państwa, do Warszawy. Miała napływać z czterech stron do Warszawy, gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekström. Ja wiem, że to słońce, to ono strasznie świeci, to słońce strasznie nam tu dokucza, no ale zaraz to słońce zajdzie, chociaż ani jednej chmurki, tak jakieś coś przelatuje szybko, 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 takie leciutkie. Także gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Oczywiście, że proszę być tutaj razem z nami, w kontakcie, proszę Państwa, nasze audycje radia Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra są na żywo. Najczęściej nic nie zmyślamy, mówimy to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Są to też ewentualnie nasze przemyślenia z wielu lat głoszenia, proszę Państwa, praktyki. To, co ja widziałam, proszę Państwa, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ludzie szukają gdzieś, lecą, nie wiadomo gdzie, do Ameryki, że cudze chwalicie, a swego nie znacie. Podczas gdy tu najciekawsze u nas w kraju, podczas gdy tu to wszystko jest najciekawsze u nas w kraju. Kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Źle to jest, źle. Także proszę Państwa, zaraz będziemy miały ciąg a la long, też i staśmy mamy, bo to wiecie Państwo, to wszystko to jest nie tylko tak na żywo. Na żywo ja już tutaj bardzo dużo, ale ponieważ jestem moderatorką, to możecie więc i wy mówić. Ja bardzo lubię oglądać czasopisma wnętrzarskie. I w nich ludzie lubią oglądać wnętrza, bo chcą sobie meble kupić do domu i do worków powkładać różne rzeczy, pilnują potem swoich domów, zachowują się jak poganie, mówią o rodzinie, o rozmnażaniu, zachowują się jak poganie, a apostoł Paweł, Jezus Chrystus i cała ta linia chrystianizmu, nie chrześcijaństwa, chrystianizmu właśnie uczyła nas, żeby nie korzystać ze świata w pełni, abyście nie korzystali ze świata w pełni, bo ci, którzy korzystają ze świata w pełni i w kółko o rodzinie, i w kółko o rozmnażaniu się gadają, to oni nigdy nie będą w zgodzie z Panem Bogiem, bo skoro żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, skoro żyjemy w czasach ostatnich tego złego systemu rzeczy, to znaczy, proszę Państwa, że my mamy głównie głosić, a nie rozmnażać się, że my mamy głównie głosić, a nie patrzeć się na to, jakie obrazy będą wisiały w naszym domu, czy takie religijne, czy takie, no to w ogóle już odpada, czy takie religijne, czy takie, proszę Państwa, sztuka. Niech Państwo sobie się przejadą tutaj do Mormonów i w tej kaplicy, co mają na tej Wolskiej.
No tam oni mają takie obrazy edukacyjne, w sensie, że jak to było w czasie Abrahama na przykład, bo Noego mają jeszcze innego. Różne rzeczy, obrazy, które wiszą, które pouczają, przypominają, ale nie do modlitwy, a w żadnym wypadku obraz nie może nam pomagać się modlić w żadnym wypadku. W żadnym wypadku, bo to będzie bałwochwalstwo. Szatan, diabeł bardzo szybko. Państwo zobaczą, że nic się nie działo. Mojżesz wystarczy, że schodzi z przykazaniami z góry, a oni tańczą wokół złotej krowy. Dzisiaj, proszę Państwa, o krowie mówimy, o polu, o wiosze, wielka wiocha na płocie. Proszę Państwa, no ja z tą wiochą to nie mam nic wspólnego, dlatego mówię, że dla mnie taka wyprawa 40 kilometrów za Anglię, Amerykę, Białystok to był jeden wielki koszmar. Ja tylko mogłam tę krowę, ale tam trzeba było siano zbierać z pola, tam trzeba było to wszystko gromadzić, proszę Pani. No, moja siostra też nie pochodzi ze wsi, ale proszę Państwa, jak po żydowsku, to po żydowsku moja siostra zawsze mówi, że jeżeli krowa ryczy, jeżeli krowa dużo ryczy, to mało mleka daje. I taka moja siostra jest mądra. Jeżeli chodzi o eksponaty z wioski, czyli krowa na polu, gapi się krowa na samolot, a samolot na nią się nie gapi. No gapisz się jak ta krowa na samolot. Gapisz się jak ta krowa na samolot. No do cholery, jakie to ciekawe. No że gapisz się jak ta krowa na samolot, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Jakby przekazać swoje myślenie, bo pani, która przedmówczyni, która, przepraszam, bo jestem tak pod wrażeniem, ta pani... Ale to głos ma podobny do tej naszej noblistki, ja prawda? Powiedzieć. Ale w związku z tym, że muszę mieć swoje zdanie i przez to, że mam, to no dźwigam krzyż niezasłużenie, ale mnie to daje motywację do mojego życia i do walki z tym, co się dzieje. A nawiązując do tego, ojcze Dawidzie, do twojej osobowości, do pani, panie Dwigo, panie Dwigo, tutaj może już, tutaj może bardzo daleko odchodzimy od katechezy. Wielkie dzięki, panie Dwigo, za ten telefon. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam i cieszymy się, że pani się dodzwoniła też za podzielenie się tym doświadczeniem, swoim doświadczeniem. Za to Pani sercem dziękujemy. I jednocześnie pozdrawiamy serdecznie, odbierając kolejny telefon. Bardzo proszę, halo, halo. Niech mi pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, kto jest z nami? Panie, która z Łodzi się kłania. Witam. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki drobny szczegół, który wyczytałem kiedyś w jakiejś książce. Jest napisane przez, że nie będziesz sił żadnemu obrazowi, żadnej figurze, istotą podziemnej na ziemi i tak dalej. Ale jest powiedziane też, że nie będziesz czcił obrazom niczemu, co jest na niebie, a nie w niebie. To jest drobny szczegół. Ale jednak on wprowadza to troszeczkę do przemyślenia. Bo przecież no, to za ojcem powtórzę, przecież obraz służy tylko na zwrócenie uwagi na osobę, której cześć oddajemy. A przecież każdy z nas wie, każdy dosłownie, że przy modlitwie nawet jakiś dźwięk, jakiś błysk oka gdzieś na jakiś przedmiot już nas rozprasza. I jakiś dźwięk, a jednak i jakiś dźwięk. I skupienie się na osobie, do której się modlimy. No i to wszystko, no co tu więcej dodać. Dziękuję Panie Stanisławie również. Pozdrawiamy Pana. Szczęść Boże.
Pan poruszył temat również istotny, ważny. Kwestia obrazu, który pomaga nam w modlitwie, pomaga nam w nawiązywaniu naszej relacji z Panem Bogiem. To jest sedno sprawy. Tak jak każdy z nas ma pewnego rodzaju różne sposoby na to, żeby nasza modlitwa była modlitwą, która faktycznie wypływa gdzieś z serca, nie jest tylko modlitwą taką pustą. Proszę Państwa, jak jest dewocja, to ta modlitwa jest spaczona. Są obrazy, modlitwa jest spaczona. Refleksyjnej muzyki, bardzo różnie, prawda? Muzyki się mówi. Jeśli chodzi o rzeczywistość, to jest tak, że Państwo widzicie, u nas poziom. Ta rzeczywistość, która nam pomaga, u nas poziom dopiero jest najwyższy, bo my mówimy muzyki. Wypływa z serca, bo obraz, jeszcze raz to przypomnijmy, ukierunkowuje nas dalej. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony. Proszę Ojca, Pan Bóg wyposażył człowieka w rozum, i chciałby, żeby człowiek z tego korzystał. Przecież są takie sugestie, płyną one również z obszaru Kościoła, że żeby nasze skupienie modlitewne było treściwe, dobrze jest po prostu znaleźć się w miejscu odosobnionym, zamknąć oczy i Pan Bóg właśnie mówiąc o tym zakazie chce odwołać się do ludzkiego umysłu, do ludzkiej wyobraźni, żeby nasza wyobraźnia poszybowała w kierunku prawdziwego świata. I jest zimno. Lekcję, którą przerobili, nie wystarczyła im na długo, bo był taki w historii narodu wybranego moment, kiedy oni staczali walki z Amalekitami. I wciąż ponosili klęski. I w którymś momencie ktoś wpadł na pomysł, żeby zaangażować Arkę Przymierza. I Arka Przymierza przeszła procesyjnie przez obóz Izraelitów. I padł strach na Amalekitów, że tam coś się zdarzyło takiego, co może im zapewnić zwycięstwo. Przy czym stało się inaczej. Izraelici ponieśli klęskę i jak mówi historia tego wydarzenia w Piśmie Świętym, zginęło ich 30 tysięcy. I kiedy rozważali powody swojej klęski, zapytywali Boga, dlaczego? A Bóg im wyraźnie odpowiedział, dlatego, że oddaliście chwałę martwemu przedmiotowi, a nie mnie, żywemu Bogu. I to powinna być lekcja, która powinna wystarczyć. Jeśli historia narodu wybranego jest historią każdego z nas, to po prostu możemy się do tego odwoływać. I jest taki przykład. Jeżeli mamy w tajemnicy różańcowej, w piątej tajemnicy, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni, to wyraźnie nam wskazuje, że kiedy po prostu nasza rozłąka przybiera jakiś taki, powiedzmy, dotkliwy kształt, to dobrze byłoby, gdybyśmy się udali do świątyni. Ale możemy być złożeni chorobą, możemy być daleko od świątyni, więc również mamy tekst pomocniczy, bo możemy po prostu znaleźć Boga w świątyni własnego ciała. Przecież Pismo mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i tu również można odnaleźć Boga. Także mamy wiele tekstów pomocniczych, które mogą nam po prostu, które mogą nas do Boga przybliżyć. Z mojej strony to tyle. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękujemy Panie Pawle, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Licja z północnej Polski. Ja chciałam powiedzieć na konkretnym przykładzie o Gieczwałdzie, tak? Gieczwał w całej Polsce jest znany poza granicami z objawień Matki Bożej, które rozpoczęły się, tylko przypomnę, tak? 27 czerwca 1877 roku i trwały do 16 września tego roku, 1877 roku. Matka Boża ukazała się około tam 160 razy. Matka Boża. I to było dokładnie ukazała z tego się. Dzieci z polecenia proboszcza. I Państwo zobaczą, że ona już policzyła, że 160 razy, i jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Matka Boża, a gdyby pół raza się ukazała dla człowieka wierzącego, to on by z tego zrobił użytek. Do naszej katechety, tak? Otrzymały odpowiedź. Ma tu być wystawiona murowana męka Boża i umieszczona męka Boża. Można płótno dla uleczania chorych kłaść u stóp figury.
pojawiły się wątpliwości i zaczęto dyskutować nad tym, co należy rozumieć pod słowami męka Boża. Ale Maryja sama to wyjaśniła. To jest wszystko jedno, krzyż czy kapliczka. Przystąpiono zatem z gorliwością do spełniania tej prośby, choć znów rodziły się wątpliwości, jaką pozycję ma mieć Matka Boża na figurze siedzącą, jak ją widziały dzieci, czy też stojącą. Zajmuje się reprywatyzacją stolicy. Tak tradycyjnie przedstawiał się wizerunek Matki Bożej. Ten wątpliwość Maryja wyjaśniła przez dzieci. Wszystko jedno. Może być w postawie stojącej i siedzącej. Figurkę Matki Bożej zamówiono w monachium. Także trzask, bo to wiecie Państwo, radio przecież. Trzask, bo to radio przecież. No masz. Okradają Polskę. Kredytów frankowych. Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy. To są banki europejskie, one zawsze kłamią. Dobrze, że tutaj radio mówi. W podkomisji sejmowej od jesieni ubiegłego roku toczą się też prace nad trzema innymi projektami ustaw dotyczących frankowiczów. Tylko dobrze, proszę Państwa, że to radio mówi. W zajmuje się reprywatyzacjami w stolicy za podjęcie inicjatywy w sprawie frankowickiej. Ponadto strona ukraińska blokuje na swoim terenie prowadzenie badań i ekshumacji ofiar II wojny światowej. A widzisz? Podróżujący czyli, że mają coś do ukrycia. Muszą się z ich godzinnym postojem. Ma to związek ze zmianą czyli, czasu zimowego na zimowy. Powoduje ona tak konieczność być, cofnięcia wskazówek zegara tak z godziny być. 3 na 2. Czyli, 18 coś. Pociągów PKP Intercity. To już myśmy przestawili, bo to są oczywiście powtórki edukacyjne. Stacji, aby tak. Dotrzeć do celu zgodnie z rozkładem. Powtarzają te piosenki kółko. Wszystkie artystki to prostytutki. U każdej z nich rozum jest krótki. Anna Zakrzewska z Biura Prasowego PKP Intercity na przykładzie pociągu TLK Karpaty relacji Kraków-Gdynia podaje, jak będzie wyglądał jego kurs. Zmiana czasu będzie dotyczyć 18 pociągów PKP Intercity. Dla każdego składu układany jest indywidualny rozkład jazdy, upraszczając regułę, która przyjęta jest jeszcze przez przewoźników kolejowych w Europie Zachodniej. Pociągi zatrzymują się na godzinny postój na najbliższej stacji, tak aby wyruszyć w dalszą trasę zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Dla przykładu pociąg TLK Karpaty relacji Kraków-Gdynia będzie miał godzinny postój na stacji Kraków Główny od godziny 2.06 starego czasu, tak żeby odjechać o godzinie 2.09 nowego czasu dalszą podróż. Zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się zawsze w ostatni weekend października. Stosuje się w blisko 70 krajach na świecie. Wskazówek zegara w Europie nie przesuwają jedynie mieszkańcy Islandii, Rosji i Białorusi. Czas letni wróci 25 marca 2018 roku. Niemiecka kanclerz Angela Merkel ma problem. Nowi koalicjanci w trakcie rozmów dotyczących formowania rządu zgłaszają zastrzeżenia w sprawie Nord Stream 2. Głosy sprzeciwu wobec forsowanego przez rosyjski Gazprom projektu padają ze strony przedstawicieli Zielonych, FDP i CDU. O sprawie napisał niemiecki Der Spiegel. Nowi koalicjanci podkreślają, że Nord Stream 2 zahamuje rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, podzieli Europę i zwiększy zależność Niemiec i całego kontynentu od Rosji. Niemiecki rząd popierał dotychczas te inwestycje. Teraz wygląda na to, że będzie musiał ją przemyśleć na nowo. Angela Merkel będzie musiała wziąć pod uwagę głosy sceptyczne, mówi europoseł PiS-u Jadwiga Wiśniewska. My wielokrotnie w Parlamencie Europejskim podnosiliśmy, że ten projekt Nord Stream 2 jest niezgodny nie tylko z zasadą solidarności europejskiej, ale narusza wszystkie podstawowe zasady, na których ufundowana została Unia Europejska. Można się spodziewać, że Angela Merkel będzie musiała, konstruując swój nowy rząd, wziąć pod uwagę głosy sceptyczne względem Nord Stream 2 i to jest ta dobra informacja i mamy nadzieję, że nowy rząd niemiecki
nie będzie już tak ochoczy we wspieraniu kontraktów uzależniających Unię Europejską od dostaw gazu z rosyjskiego kierunku. W czerwcu Komisja Europejska zwróciła się do Rady Unii Europejskiej o udzielenie jej mandatu na prowadzenie rozmów ze stroną rosyjską w sprawie budowy Nord Stream 2. Kraje Unii są podzielone. Wśród przeciwników przyjęcia mandatu są m.in. Niemcy i Austria. Gazociąg ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Rosja zamierza wówczas zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Niemcy do tej pory wspierały projekt, utrzymując, że ma on charakter biznesowy, a nie polityczny. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowo deszcz w górach, deszcz i deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 6-7 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich do 8-11 na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany i dość silny. W całym kraju porywisty zachodni. Wiatr w porywach osiągać może nawet 65 km na godzinę, a w zachodniej połowie kraju do 75 km na godzinę. Nad morzem do 100, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. I tam może powodować zamiecie i zawieje śnieżne. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale. Ciśnienie będzie szybko spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś rozmowa niedokończonych podejmiemy temat wprowadzenia europejskiej dyrektywy o redefinicji urlopu macierzyńskiego. Naszymi gośćmi będą pani Urszula Krupa, poseł Parlamentu Europejskiego i pani doktor habilitowany Urszula Duciak. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Mamy prawo do reparacji. Państwo polskie powinno przedłożyć ocenę naszych strat wojennych rządowi Niemiec. Wypłata reparacji świadczyłaby o wejściu Berlina na drogę pojednania. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. Nasz magazyn Polska bez lekarzy. Bez zmian w systemie kształcenia i wzrostu wynagrodzeń czeka nas emigracja lekarzy. Czas skończyć z eugeniką. Prawo musi chronić chore dzieci. Rozmowa z Andrzejem Suboczem, radnym Prawa i Sprawiedliwości z Wałcza. Bez zarzutów za klątwę. W trwającym już ponad 10 miesięcy śledztwie w sprawie bluźnierczego spektaklu Klątwa do tej pory nie zapadły wiążące decyzje. Cukiernia z nutą patriotyzmu. Dzieje rodzinnej firmy wplecione w burzliwą historię Polski. O lubelskiej cukierni Chmielewskich czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Informacja dotycząca sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Otóż 31 października o godzinie 18 msza święta w intencji o uświęcenie naszych rodzin. Po mszy świętej, proszę Państwa, bardzo interesująca sprawa. Otóż procesja ze świętymi w naszym sanktuarium. Będzie to procesja z relikwiami świętych, które to relikwie znajdują się w naszym sanktuarium. Przedtem prezentacja tych świętych, a więc procesja ze świętymi. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszego sanktuarium. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w Toruniu. Najbliższy wtorek, 31 października, godzina 18. 13 minut po 13. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa, zapraszam na aktualności dnia. Także są to powtórki, proszę Państwa, z dawnym czasem, ale nieważne. Także widzicie Państwo, że my to nie jesteśmy tak 100% na 100% oddani tu księdzu Rydzykowi, bo co by to było, gdyby tak? No, ksiądz Rydzyk by nas zaprowadził na manowce. I popadnie kłamstwem głowa, bo Ty jesteś sprawiedliwość, sprawiedliwość. Wiara w sercach naszych na sztandarach.
Mieć. Albo być. Pytania dwa. Pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Cenę ma. Spytają cię. Pokaż mi mu. Kiedy pokaż śpiewu. Kto ukradł im najlepszy czas. Najlepszy czas. Dawnych lat. Na poniewierkę wygnał świat. I kto zatraci prawdę tą. Tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, Polska. Przypominania o tym, że obozy były niemieckie, że Niemcy wywołały wojnę, drugą wojnę światową, że Niemcy były agresorem, że Niemcy bez wypowiedzenia wojny zajęły terytorium Rzeczypospolitej. O godzinie 17.30 modlitwa różańcowa o godzinie 18.00 msza święta. Pakieta była sprawowana w intencjach za Ojca Świętego, Kościół, za naszą ojczyznę, za Radę Maryja, za kapłanów, których jest Pan, za Ojca Rektora oraz dzieła powstała przed Radą Maryja. Oraz Poznań, tutaj po trzeciu Radę Maryja przy parafii podwyższenia Krzyża Świętego. Spotyka się o godzinie 18.00 na mszy świętej, sprawowanej również w tych intencjach, które wszystkie z nami zostały przytoczone. I to spotkania poszczególnych ludzi Radę Maryja. Swoje spotkania będą miały następujące po Ebira Radia Maryja w Brudnicy, w Szczecinie, Wrocław, w Gdańsku oraz na Sieci. Kościół Radia Maryja w Brudnicy przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, prowadzone przez franciszkanów. Serdecznie pozdrowienia. O godzinie 15.30 spotyka się na modlitwie różańcowej, o godzinie 16.00 w mszy świętej. Przypomnę, to 2 listopada, czwartek, dzień zaduszny. Następnie w Brzeszczach, w Jaliszowicach,
Polsku, obszarze Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Bolesnej. Po godzinie 17 spotyka się na modlitwa Rada i Bożego Miłosierdzia. O godzinie 18 jest Msza Święta. Następne miejsce to Szczecin. Tutaj biuro Radia Maryja przy parafii Świętego Jana Ewangelisty. Spotyka się o godzinie 17.30 na modlitwie różańcowej. O godzinie 18 jest Msza Święta. Stare Szkoty, tutaj Kościół Radia Maryja przy parafii Świętego Ignacego Loyoli, o godzinie 18 adoracja Najświętszego Sakramentu, różanie, a następnie Msza Święta. Także naszym, tutaj Kościół Radia Maryja przy parafii Świętego Wojciecha, spotyka się o godzinie 17 na adoracji Najświętszego Sakramentu, następnie na modlitwie różańcowej i rozliczenia, bo przypomnijmy, były to informacje dotyczące spotkań poszczególnych kultów Radia Maryja 2 listopada, to jest czwartek, a jeszcze informacje na piątek 3 listopada, o uwagę prosimy Toruń, także w Kołczaku Radia Maryja w Strzałkowie, w Kalwarii Zeprudowskiej, w Łodzi, w Bydgoszczy oraz w Rzeszowie. Jak przynajmniej tłumaczy nam profesor, to nawet to jedno.